Okej, moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro. Wracamy znów do Darkwood. Kochani, jest w sumie dzisiaj 30 maj. Ten odcinek ma wlecieć 31, czyli we wtorek. No i kochani, problem jest taki, że nadal nie wyzdrowiałem. Czuję się fatalnie, ale to tak kurde konkret fatalnie. Naprawdę fatalnie. Nie wiem, co mi dokładnie w tej chwili jest, ale czuję się do dupy. I co ja wam dalej mogę powiedzieć? Na razie gierki, kurde, mieliśmy chyba oszczędzać. No oszczędzamy, powoli oszczędzamy coś tam, prawda? Widzę, że trochę tego mamy. Jakąś benzynkę by się przydało kupić. No dobra. Niech będzie. Kochani, problem jest taki w tej chwili, że mieliśmy trochę gierek VR zaczętych. Czy trochę gierek? No jedną gierkę VR mieliśmy zaczętą. Boże, co ja gadam? Ja już naprawdę czasem zastanawiam się, co ja pieprzę. Totalnie, co ja pieprzę. Mieliśmy zaczęty... Ej, proszę mi to wrócić. Mieliśmy zaczęty Ancient Dungeon. Ale chyba na razie sobie z niego zrezygnujemy. Znaczy, na pewno zrezygnujemy, bo ja po prostu nie jestem w stanie w tej chwili prowadzić czegokolwiek. Ja naprawdę nie powiem, że nie, ale zmuszam się troszeczkę do grania tutaj w tego Darkwooda. Mimo iż tak naprawdę V-Rising chyba. V-Rising oczywiście mi nie przeszkadza, jeżeli chodzi o grę, tak więc może to też jest delikatnie stronnicze. Bo naprawdę wkręciłem się strasznie w V-Rising i nie wiem, czy wam się to będzie jeszcze dalej podobać, czy wam się już tym nie podoba. Czy może chcielibyście dalej zobaczyć, co w tym V-Risingu będziemy robić. Aczkolwiek rozumiem, że nie każdemu takie gry się mogą podobać. Zresztą bardzo podobnie jest z... Wiecie co, skoro mamy jeszcze czas zatrzymany, to doładujmy sobie tutaj od razu benzynkę. Wiem, że nie każdemu się może podobać taki typ, sposób gameplayu, jaki ja robiłem w V-Risingu. Niestety znalazłem fajny serwerek już na tym, co tam robiliśmy właśnie tego gameplaya. Te trzy odcinki, które padły. Niestety na tym serwerze już nie gram, bo po prostu mnie rozjechali jak żabę na asfalcie. I stwierdziłem, że po prostu jestem jeszcze za słaby, nie znam zbytnio gry. A nie chciałem się też wpieprzać znów od nowa, bo to myślę, że nie miałoby sensu. W ogóle gry takie jak Rust właśnie, czekajcie, Rust, jeszcze jakaś gierka była bardzo podobna. No mniejsza. V-Rising jest bardzo podobny właśnie do Rusta. A to w pobliżu zamówiska. Dobra, dzisiaj idziemy na zachód, idziemy do tej chatki. Więc ja już sobie tutaj delikatnie będę szedł. I dalej będę wam opowiadał, ale jeszcze pójdę do studni, bo widzę, że nie mam full HP. Ja nie chciałbym jeszcze w tej chwili marnować sobie pigułek, tylko gdzie to było? Tu jest studnia. I widzicie, ja zaczynam 20 wątków i teraz nie pamiętam, co ja mówiłem w ogóle. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Ogólnie, jeżeli chodzi o V-Rising, znalazłem fajny serwerek pewnego youtubera Brodaty. Na pewno go kojarzycie. Naprawdę świetne community. Ani razu tam jeszcze nie padło, mimo już PvP jest włączone. Da się z każdym dogadać. Nie ma czegoś takiego jak na tamtym serwerze, że wali się wszystkich jak popadnie. To jest moim zdaniem bez sensu. Znaczy, bez sensu. No jest to jakikolwiek sens. Hop. O kurka, wódka. Dobra, grzybowy biom, jest coś do odkopania. Kurde, nie no, muszę się wrócić, bo chcę zobaczyć, co tam jest. Dobra, to chwila, moment i już wracamy. A ja akurat poopowiadam. Tak więc, mówię, znalazłem fajny serwerek, bardzo mi się tam przyjemnie gra, jestem już na połowie bossów praktycznie. Fajny zameczek sobie wybudowałem. I naprawdę ostatnimi czasy ta gra spędza mi praktycznie cały mój wolny czas, który mam. To prawda, choroba daje się we znaki. Ale jak widać, da się pogodzić te rzeczy. I troszeczkę, powiem wam szczerze, zbudować ogrodzenie można? Wow! Fajnie. I powiem wam, że
Trochę się chyba. Trochę teraz żałuję, że nie zacząłem serii właśnie od początku na tym serwerze, bo naprawdę miałbym masę kontentu. Ale teraz nie chce mi się już zaczynać wszystkiego od początku. Więc jeżeli byście chcieli zobaczyć jeszcze serię z V-Rising, gdzie pokonujemy jakieś tam bossy i tak dalej, no to śmiało. No, dawajcie znaka, a w razie czego może jakoś pokombinujemy. Ciało, przyjrzyj się. Wokół ciała leżą porozrzucone białe grzyby. Dwa największe ktoś starannie umieścił w oczodołach martwego. Głąb wali, łbem. Leci to paskudztwo cholerne. Tam jest drugie paskudztwo, kurde. Człowiek pająk. No i się, delikatnie mówiąc, zapomniałem, o czym ja w ogóle mówiłem. A tu byliśmy chyba. Tak, tu byliśmy, tutaj latałem sobie na butli. A że ja nie zauważyłem tego stworka tutaj? To jest aż dziwne. Ewidentnie coś tu lata. No i tak jak właśnie powiedziałem, naprawdę serwer jakiś świetny, zajmuje mi masę czasu, ale nie wiem, czy chcielibyście na przykład zobaczyć właśnie odcinki już od jakiegoś momentu, gdzie tak naprawdę zbudowania to niewiele zostało. Zamknięte, od razu sobie użyjmy wytrychu. Trochę pigułeczek. Dwa wytrychy mam, więc luz. Czy byście chcieli właśnie zobaczyć odcinki już od połowy jakiegoś tam gameplayu? I po prostu byśmy to kontynuowali, ale to naprawdę musiałbym pozyskać od was jakieś community, bo nie oszukujmy się, ale jak gram samemu, to jest mi znacznie lepiej, bo nie muszę się przejmować tym, czy to wszystko jest nagrywane, czy mam dobry głos. Tak naprawdę nie muszę się w ogóle odzywać. I dla mnie jest na przykład bardzo, bardzo dobre taki samotny gameplay. Aczkolwiek no jestem w stanie, no nie wiem, poświęcić się? Może to głupie słowo. Bo lubię też robić to, co w tej chwili robię. Różne rzeczy, ty wizor cały. Kurde. Co to było? I czemu ja prawie nie żyję? Jest pigułkę. I nie mam już prawie w ogóle magazynku. Co to było za cholerstwo? Co to było za cholerstwo? To jest ten domek. Gdzieś tu. Gdzieś tu. Że wiecie, ja już się troszeczkę przestałem przejmować tym, że ja tu mogę umrzeć. Bo wiem, że to prędzej czy później nastanie. To nastało już nie raz, ale... Ale wolałbym jak najrzadziej. Kim... Jesteś? Jesteś kim? Jestem tu. Jesteś, słyszę ją. Słyszę, uwięziony, słyszę, jestem tu, słyszę ją, odetnij mnie. Nie mogę cię odciąć, chociaż bardzo bym chciał. Co to ślimak? Ograniczony przewód. To jakieś organiczne przewody, delikatnie pulsują, są zaskakująco twarde i wytrzymałe. Szafa. Notatka. A, sidła. Dużo gwoździ i desek. B. Trochę przydatnego złomu. Części do broni palnej. D. Liny, taśmy, poroże. E. Trochę narzędzi. F. Złom, stara sprężarka, ubrania. G. Zniszczona siekiera, puste butelki. K. Złom, jakieś ubrania dobrej jakości. Czekajcie, nam jest potrzebna sprężarka. F. C. Czy wy tu widzicie F gdzieś?
G. Z B, D chyba. F. Tu jest chyba F. W prawym górnym rogu. Troszeczkę nie wiem. Nie wiem troszeczkę, co my tu możemy znaleźć. Oprócz tego, coś tu jest oczywiście. Już nie mamy miejsca w ekwipunku. Okno jest zasypane od środka gruzem. Muszę znaleźć inny sposób, by dostać się do środka. Kolejne grzyby. Co ja tak szybko zacząłeś zbierać? Żebyś się wydygał troszkę? Z pewnością tutaj musimy wrócić jeszcze raz. Na tą sprężarkę tam sobie wziął. O, widzę. Skorupa. Skorupa jest pęknięta, może uda mi się ją przebić. Limak, rozmawiaj. Kim jesteś? Nie, kim jesteś? Dobra, bo to ślimak mówi. Jest jakiś ty brzydki. Mowa ślimaka jest niezwykle powolna i niewyraźna. Jego szczęka porusza się z trudem. Wygląda, jakby miała zaraz odpaść. Jego oczy zwisają z oczodołów. Bujają się na boki, próbując trzymać mnie w polu widzenia. Czemu zakłócasz mój przymusowy wypoczynek? Prawe oko ślimaka z trudem uniosło się ku górze i zadygotało. Twoja twarz... Co ci się stało? Szczęka ślimaka opadła tak nisko, że prawie oddzieliła się od reszty ciała. Wystraszyłem się. Ledwo przypominasz człowieka. Powinieneś się czymś zakryć. Nagle poczułem pod stopami delikatny dreszcz. Ciało ślimaka ożywiło się. Cicho. Słyszysz? Czy słyszysz ten głos? Ślimak wtulił głowę w dno swojej skorupy. Woła mnie, słyszysz? Ona mnie woła. Ślimak zamilkł na dłuższą chwilę. Wewnątrz skorupy zapanowała prawie całkowita cisza. Woła mnie. A ja jestem tutaj, uwięziony, przywiązany. Ciało ślimaka pochyliło się nagle. Drewniana konstrukcja chałupy zaskrzypiała pod jego ogromnym cielskiem. Z trudem utrzymałem równowagę. Odetnij mnie, proszę. Muszę się stąd wydostać. Jeśli mnie odetniesz, odejdę. Wróć następnego dnia, a mnie już tu nie będzie. Będziesz mógł zamieszkać w moim domu. Podoba ci się. Musisz mnie tylko odciąć. Ślimak zamilkł. Jego ogromna głowa opadła powoli na ściany skorupy. Na obślizgłej skórze wystąpiły ogromne, błyszczące krople śluzu. Musisz mnie zrozumieć. Musisz zrozumieć moje położenie. Sam sobie nie poradzę. Nogi mi zdrętwiały od leżenia tutaj. Rąk już nawet nie czuję. Przyznam, że wyrygiwanie się na słońcu sprawia mi dziwną przyjemność. No ja muszę stąd iść. Rozum. Muszę. Ojej, dobra. Jaki ty jesteś śmieszny. To tak jakbyś miał trochę czaszki. Kurde, jakiś alien. Pokaż przedmiot. Zdjęcie drogi. Też tam idziesz? Tak. Wszyscy tam idą. To w końcu droga do domu. Lotkuj. Jesteś taki brzydki, że aż mnie mdli. Ledwie przypominasz człowieka. Kiedyś tu była piękna polana. Teraz wszędzie jest woda, a ja zgubiłem gumiaki. Masz może jakieś gumiaki? To było wczoraj, albo kilka dni temu, może rok. Budziłem się przed domem. Myślałem, że to sen. Zrobiłem krok i przewróciłem się. Upadłem prosto na dach. Jak to się stało? Ty, burku. Brzuch. Dach pod skorupą jest kompletnie zniszczony. Pan też ślimaka prawdopodobnie również jest w tym miejscu mocno uszkodzony. Może udałoby mi się przedostać do środka chaty przez błonę jego brzucha. Wydaje się dość wątła. O! Zostaw mnie! Nie mieszczę się, muszę prowadzić dalej. Czemu to robisz? Otwór wciąż jest za mały. Zabiliśmy ślimaka. No i dobra. I mu w oko.
A ta ślimaka. Czy ja wylazłem? Tak. Czy ślimak już nie żyje? To pytacie, dlaczego zabiłem ślimaka? Już wam tłumaczę. Ten ślimak ewidentnie wydaje mi się dziwny. Odkąd zalała nas woda, nie ma co jeść. Nazbierałem trochę ślimaków i żab. Lepsze to niż nic. Skończyły mi się krzyżówki, które znalazłem w zeszłym roku w starej szafie na wysypisku. Jedyne, co mi pozostało, to pisanie dziennika oraz wsłuchiwanie się w to nawiedzone radio. Za dwa dni wybiorę się jeszcze raz na złomowisko. Może znajdę w końcu magnetofon lub coś, co powoli mi nagrać ten dziwaczny sygnał. Czuję, że kryje się za nim jakiś sens. Jestem głodny. Żrę trawę i to znajdę w wodzie. Dziś znów widziałem jakieś dziwne postaci między drzewami. To nie miejscowi, oni się nie chowają. Byli dziwnie ubrani, ale byłem za daleko, by lepiej się przyjrzeć. Poza tym, ja jestem sam, a ich było co najmniej trzech. Może mam już zwidy. A może te ruiny starych chat nie są opuszczone? Znalazłem nienagraną taśmę i zepsuty magnetofon. Może uda i się coś z tym zrobić. Znalazłem też trochę innych przydatnych rzeczy. Spisałem je i zostawiłem na później. Nie mam siły tego nosić na plecach. Czy to możliwe, że miejscowa wieża radiowa nadaje ten dziwaczny sygnał? To już będzie kilka lat, jak leży przewrócona. Raz odciął od niej drogę. Ale żaden inny sygnał przecież nie dochodzi z zewnątrz. To musi być ta wieża. Muszę odpocząć od tego radia. Słyszę ten głos już wszędzie. Jest dziwnie znajomy. Nie mogę się go pozbyć z głowy. Czy ja nic nie zostawiłem jeszcze na podłodze? Mapa. Lina szmata, no niestety tego nie weźmiemy. Na podłodze leży mnóstwo przezwiewionego sprzętu radiowego. Stare magnetofony i zniszczone taśmy. Wszystko pokryte jest śluzem skopującym przez dziurawy sufit chaty. O Jezu, martwe ciało, przyjrzyj się. Martwe, wyschrzone ciało prośnięte drobnymi korzeniami. Co i nic. Nic tu nie ma więcej? Jesteś tu? To nic dalej nie ma. Dobra, ale takie rzeczy jak materiał. A te części broni palnej nie są mi potrzebne, już wolę sobie materiał wziąć. Dobra, nic tu więcej nie widzę. Powiedzmy, czy ślimak żyje. Ślimak chyba... Tak, on nie żyje. Martwy ślimak, przeszukaj. Dobra, jeden mniej. Tylko tak, przedmioty. Jakaś notatka tam była. Notka. To nie to. Może druga notka. O, właśnie. Wychodziłoby... Na siekiera. Czy my jesteśmy gdzieś tu? Czy to możliwe, że my jesteśmy gdzieś tu? Przyszliśmy od góry jakoś. Dziennik. Droga do domu. Czekajcie. Wizyta u lekarza. Dobra, podróż podziemnym tunelem. Udało mi się przejść dobrych kilka kilometrów podziemnym przejściem, ale dalsza droga jest zablokowana przez rozrastające się korzenie. Mimo to, czuję, że zbliżam się do celu. Droga do domu. W podziemnym przejściu spotkałem jakiegoś mężczyznę. Dziwnie się zachowywał. Gadał coś o jakimś mówiącym drzewie w wiosce, które wyrosło na drodze do domu. Muszę to sprawdzić. Bagna. W końcu wydostałem się z tunelu. Właz zatrzasnął się za mną. Jestem teraz na bagnach, w opuszczonej kryjówce. Zepsuta sprężarka.
kryjówce znalazłem zepsutą sprężarkę służącą do napełniania butli tlenem. Stary dziennik. W kryjówce na bagnach znalazłem porzucony dziennik. Udało mi się dzięki niemu wyznaczyć pozycję wioski z drzewem na mapie. Części zamienne do sprężarki. W starym dzienniku znalazłem również informacje o chacie znajdującej się w pobliżu wysypiska śmieci. Wedle zapisów można na nim znaleźć części zamienne ze sprężarki. Mogą być mi potrzebne. Dzień 19. Ślimak. Znalazłem chałupę przygniecioną przez ogromnego ślimaka. Okazało się, że ślimak potrafi mówić. Poprosił mnie, bym go odciął. A my go zabiliśmy. Nie no, szczerze powiedziawszy, naprawdę. Ten ślimak mi śmierdział. Może źle zrobiłem. Może powinienem go odciąć. Nie mówię, że tak nie było. Wieża radiowo złomowisko. Pewnie na złomowisku wszystko leży. Więc idziemy w stronę złomowiska. Na 106 zaraz będziemy musieli się niestety zbierać stąd. Myślę, że 15 maksymalnie. 16 będziemy stąd uciekać. Najgorsze jest to, że nie mamy amunicji zbytnio. To jest wysypisko. Prawy górny róg. Trzeba pamiętać o tym, żeby iść w prawy górny róg. Odstawiam, że znajdziemy tu wiele, wiele innych rzeczy, takich jak na przykład te pływające. O kurde! O, spanikowałem. Bagniak. Lub sidła. Sidła ten wziął. Kurde! Nie mam miejsca w ekwipunku. Genialnie. Tak, tu jest to gówno. Wiem, ból. No właśnie. Ja sobie postrzelam, a zaraz będę w dupie, jeżeli chodzi o cokolwiek. Dobra, to możemy zostawić. Mam nadzieję, że to nie zniknie. Mapa. Jak wygląda mapa? Notka. Szliśmy tu. Tu jest gdzieś przejście w takim razie. Tak? Dobrze mówię? Było innego? Tak, tutaj jest to przejście. Ori też było gdzieś tu chyba. Nie. Może my już tu jesteśmy? W tym miejscu. D. Rupiecie kop. No jak nie mam... Mam łopatę, ty! Co ty mnie oszukujesz? Jezu, potrzebujesz zobaczyć naprawdę. To będzie nic nie zrobimy. No to lipa, straszna lipa. Dobra, spieprzamy sobie. Nie wiem, że straciłem amunicję. Straciłem dużo HP. Kamizelki to już chyba w ogóle nie mam. A drugiej pewnie nie wziąłem. No oczywiście, że nie. Aj, lama, jestem totalna. Wielkie jezioro. Wioska jest tu po prawej stronie w takim razie. No, po prawej stronie to my w sumie nie szliśmy. O nie, tędy to ja nie idę. Kolejny bambus. Tylko że jest to przed tymi pająkami nie da się uciec. A ja mam co najwyżej jeszcze na jednego pająka amunicję. Ale nie jest dużo. Czy to jest moje ucho? Nie. Wielkie jezioro, jestem tutaj. O Jezu, nie strasz mnie, proszę. Pająków jest od zajebania i ciut. Jestem wal tym łbem. Szczęście, jesteśmy już niedaleko. O, widzę cię, pułapeczko, widzę. Ciebie to nie odpuszczę. Zacząłem doceniać te pułapki. Mogłem tamtej dziury nie ruszać, mielibyśmy w tej chwili sprężarkę. Oj, jak głupi. Może uda nam się naprawić za to tamto, co rozpieprzyliśmy z tą łopatą. Teraz jeszcze się pierdolę w tą pułapkę. Będą jaja. I będą jaja.
Właśnie, chodźmy to ugotujmy. Jeszcze jest świeże. Gotu, gotu, gotu. Cztery grzyby. Jest ostatnia dawka chyba. Chyba ostatnia dawka. Kameleon. O, to jest fajne. Tak, to jest ostatnia dawka. Już więcej nie musimy brać żadnych rzeczy. No spoko, tylko tak trochę... No trochę lipa. Teraz już my możemy sobie wywalić to. Może to się jeszcze zepsuje, czy coś? Nie? Nic? Dobra, dziwnie wyglądające mięso, Boże. Ten katar to... Po prostu nawet gadać nie potrafię. Dobra. Czy ja mogę to naprawić? Co potrzebuję? Dwa złomu i dwie deski. No dobra. Zaraz i to sobie naprawimy. Latarki naprawiać nie musimy. Pistolecik. Jednostrzałowiec, ale nam to niepotrzebne. Kierp. To też jest niepotrzebne. No, teraz się zastanawiam, co z tym zrobić. Może te butle powinienem troszeczkę powyrzucać. Przygotować się bardziej. Może jak zrobię sobie, nie wiem, tutaj jakąś fortecę. Da się przez to przechodzić? Da się. Ale troszeczkę to zajmuje. Nie wiem, co ja teraz robię. Nie wiem, co ja teraz robię, szczerze powiedziawszy. Tak sobie butle stawiam. Żeby to ogrodzenie zbudować przy okazji? Dużo potrzeba? 6 desek i 10 gwoździ. W sumie trochę tego mamy, więc możemy spróbować. W sumie ogrodzenie jeszcze nie budowaliśmy. O, i piękne ogrodzenie. Kurde, faja. O, jak się butle zbagowały. Ale się butle zbagowały. Ohoho. Dobra, może nie będą przechodzić za to. Tu przejście oczywiście zbudować nie możemy. Niestety nie. Tutaj też nic nie zrobimy. Drewniane drzwi tu możemy zamknąć. Dobra, ile mamy złomu? Mamy już jedne sidła tutaj przygotowane. Ja bym przy okazji, wiedząc, że zaraz będzie noc, zrobił troszeczkę więcej tych sideł. W sumie te beczki wybuchające też moglibyśmy ogarnąć. Wiecie, te sidła w sumie jeść nie chcą. Możemy śmiało je dalej robić. Jeżeli się nie przydadzą, to co najwyżej... Co najwyżej weźmiemy je z powrotem i odzyskamy tyle samo. Więc nic nie tracimy pod tym względem. To się da popychać, czy nie? Da się. Sobie, wiem, że to może wypierdolić, co jest najgorsze. Że w najgorszym wypadku to może wypierdolić. Mam nadzieję, że nie. Kolejne sidła. Dobra. Nie wiadomo, tu jeszcze jedne pójdą w razie czego do środka. 18, jeszcze nie musimy tego wszystkiego ogarniać. Bateriki się od niej stakują. Zobaczmy, co się jeszcze stakuje. To już jeszcze jedne sidła nam zostały. Jeszcze jedne sidła nam zostały. To będziemy brać oczywiście. I tak, jakieś pilsy są? No są jakieś pilsy. Akurat jeden tutaj nam jeszcze został. To sobie to wykorzystamy. 10 gwoździ. A, jest dobrze. Z rucika sobie jeszcze ogarniemy jeden wytrych. Dużo rzeczy zostawiliśmy. Niestety dużo rzeczy zostawiliśmy. To mnie troszeczkę martwi. Wiecie co, ja jeszcze sobie przejdę tędy. Ogarnę sobie jeszcze jedną pułapkę gdzieś może tu.
No, żeby sobie tak stała. Na wszelki wypadeczek. To już mamy wszystko. No i myślę, że ogólnie będziemy bezpieczni przez tą noc, o dziwo. Już sobie bierzemy armorka kolejnego. Przepraszam za telefon. Dobra, ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. No i zaraz w następnym odcineczku będziemy się bronić przed kolejną hordą. I mam nadzieję, że teraz z tą łopatą już ogarniemy sobie, gdzie mniej więcej jest... gdzie mniej więcej jest to miejsce z częściami do sprężarki. Bo tak, w B jest troszeczkę złomu. Tam 0,30 chyba było trzeba, więc teoretycznie, jeżeli mamy łopatę 1, to możemy sobie obszukać 3 miejsca. No spoko niby, bo tak, zniszczona siekiera, puste butelki też by się przydały. Złom, jakieś ubrania dobrej jakości też by się przydały. No i wiadomo jeszcze ta stara sprężarka plus ubrania. No to pewnie jakieś szmaty będą. No nic, dobra moi drodzy. Trzymajcie się jeszcze raz i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej!